Zadanie 18. Kosinus kąta ostrego alfa jest równie 3. Wtedy tangent alfa jest równie kwadrat. I tutaj, tak samo jak w zadaniu 17, i tutaj popatrzmy, tu mamy konometryczne. Teraz popatrzmy, alfa. My widzimy, że zaznaczmy, że mamy, że kosinus alfa jest równe 2 trzecie. Kosinus alfa. W związku z powyższym, te 2 trzecie, to znaczy tutaj, podniesiemy do potęgi drugiej. Objąć sinus. W związku z powyższym mamy 2 trzecie do potęgi drugiej. Teraz na popatrzmy na jedynkę sinus kwadrat alfa, która jest jedynka trygonometryczna, to jest kosinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa. Jeżeli ułamek raz ja to równanie podnosimy do pewnej potęgi, to to oznacza, czyli że do tej potęgi musimy podnieść, dodać sinus kwadrat alfa jest równe. To znaczy, że tutaj uzyskujemy 2 się zadzieje nad 3 do potęgi drugiej, tego sinusa tutaj, sinus kwadrat alfa na prawo się równa 1. Uzyskam to, że uzyskujemy tutaj kwadrat alfa, 4 trzecie, tylko oczywiście 4 dziewiąte, dodać sinus kwadrat alfa, całość się uznaje 1, to jest dokładnie teraz to 4 dziewiąte, my musimy przenieść na prawo stronę równania się. Pamiętając, co to znaczy, to znaczy, że ja tutaj sinus kwadrat alfa, zatem to jest równy 1 podjąć 4 dziewiąte. W związku z powyższym uzyskałam to, zlałam się ze znaczeniem razy po sinus kwadrat alfa, co w rezultacie ja zamienię jedynkę na ułamek dwóch, tylko po sinusem do potęgi 6 alfa, brak alfa, zatem jest równy 9 dziewiątych, jest objąć 4 dziewiąte, co w rezultacie daje nam sinus kwadrat alfa, który jest równy 9 odjąć 4 nad 9, czyli mamy tutaj sinus kwadrat alfa, który jest równy liczbie 5 dziewiątych. No ale 5 dziewiątych jest równy sinus kwadrat alfa, a my jesteśmy proszeni po pierwsze o wyznaczenie tangensa, a nie sinusa. Natomiast to za chwilkę będzie nam przydatne właśnie do wyznaczenia tangensa. Natomiast nas interesuje, aby móc wyznaczyć tangens, nas interesuje, ile jest równy sinus. I teraz to równanie pyta nas się, jaką liczbą lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 5 dziewiątych. I mamy dwie takie liczby. Pierwszą z nich jest, ja tutaj zapiszę to jeszcze inaczej, pierwszą z nich jest minus pierwiastek kwadratowy z liczby 5 dziewiątych, a drugą z nich jest plus pierwiastek kwadratowy z liczby 5 dziewiątych. Ale popatrzmy teraz na treść zadania. Wiemy, że kosinus kąta ostrego alfa jest równy, bo przede wszystkim to, że 2 trzecie to jest raz, ale alfa jest kątem ostrym. I teraz jeżeli rozmawiamy o funkcjach trygonometrycznych, to w pierwszej ćwiartce wszystkie cztery funkcje trygonometryczne są dodatnie. A skąd ja wiem, że ten kąt, o którym mowa, leży w pierwszej ćwiartce? Bo on jest ostry. Skoro kąt alfa jest kątem ostrym, to znaczy, że on musi być w pierwszej ćwiartce. Popatrzmy, jeżeli ja bym tutaj narysowała taką półprostą, to ten kąt tutaj pomiędzy osią x a tą prostą, czy w zasadzie półprostą, którą narysowałam, jest kątem ostrym. I jeszcze raz sobie powtórzmy, w pierwszej ćwiartce wszystkie cztery funkcje trygonometryczne są dodatnie. W związku z powyższym wartość ujemną ja muszę wykluczyć i rozważam tylko i wyłącznie wartość dodatnią. I na tym etapie tutaj zwracamy uwagę, że pod pierwiastkiem kwadratowym znajduje się ułamek zwykły. Jeżeli pod pierwiastkiem dowolnego stopnia mamy ułamek zwykły, to my uzyskujemy tutaj pierwiastek stopnia n z liczby a nad pierwiastek stopnia n z liczby b. W związku z powyższym tutaj po znaku równości mogę zapisać, że uzyskuję pierwiastek stopnia drugiego z liczby 5 nad pierwiastek stopnia drugiego z liczby 9. No ale pamiętajmy o tym, że pierwiastek stopnia drugiego z 5 to jest liczba niewymierna, czyli nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej da 5. Czyli zostawiamy tę liczbę w takiej postaci, w jakiej ona istnieje, zwłaszcza, że tutaj nikt nas nie prosi o to, żeby podać wartość sinusa alfa w przybliżeniu. Natomiast pierwiastek stopnia drugiego z 9 jest równy liczbie 3. I teraz jak możemy wykorzystać fakt, że wyznaczyliśmy sinus kąta alfa?
Tutaj możemy skorzystać z pewnej własności funkcji trygonometrycznych, która mówi nam o tym, że tangens kąta alfa, czyli, a my musimy wyznaczyć przecież tangensa, to jest dokładnie to samo, co sinus kąta alfa dzielone na kosinus kąta alfa. W związku z powyższym tutaj możemy sobie zapisać, że to, co wyznaczyliśmy dotychczas, to był nasz pierwszy krok i w drugim kroku my wykorzystamy ten wzór, który przed chwilą właśnie zapisałam. Ja go tutaj przepiszę, czyli wiemy, że tangens kąta alfa to jest dokładnie to samo, co sinus alfa na kosinus alfa. I teraz popatrzmy. My wiemy, że sinus kąta alfa to jest pierwiastek kwadratowy z 5 nad 3, czyli tę wartość ja wpisuję w licznik tego ułamka, natomiast kosinus kąta alfa to jest 2 trzecie. Czyli tutaj sobie zapiszmy 2 trzecie. W kolejnym kroku pamiętajmy o tym, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. To znaczy, że możemy zapisać, że my tutaj uzyskujemy pierwiastek kwadratowy z 5 nad 3 dzielone na 2 trzecie. No ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że dzielenie to jest nic innego jak mnożenie przez odwrotność. Czyli tutaj będziemy mieli pierwiastek kwadratowy z 5 nad 3 razy 3 drugie. Teraz te liczby możemy przez siebie skrócić, w wyniku czego ostatecznie uzyskujemy to, że tangens kąta alfa to jest dokładnie to samo, co pierwiastek kwadratowy z 5 nad 2. Czyli widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.